Panie trenerze, w niedzielę zaczynacie pierwszy mecz play-off z Dąbrową Górniczą. Troszkę później, ponieważ hala w Dąbrowie jest zajęta i gracie niedziela, poniedziałek, troszkę nietypowo. Jak pan ocenia no, ten wybór losu i trochę wyników małej tabeli, bo w dużej tabeli bylibyście na czwartym miejscu, małej na siódmym. Moim zdaniem jest dobrze, dlatego ja jestem na siódmej pozycji i chcemy grać, nie chcemy, jak awansujemy do półfinału, nie chcemy trafić na Śląsk, jak wiadomo, że Śląsk jest najlepszy zespół w tej ligi i dla wszystkich robię wszystko, aby oni wyszli do ekstraklasy. My mamy swoje cele, pierwszy cel, który mieli, to jest osiągnąć play-offy, to smo zrobili, taki cel, który był przestawiony od zarządu klubu przed początkiem sezonu, to smo zrobili. Wygraliśmy puchar PZ Kosza już na plusy i teraz się przygotujemy do czwartfinału play-offa. Mamy Dąbrowu, która jest dobry zespołem, ma par fajnych i dobrych zawodnika, ale jest w naszym zasięgu i jestem pozytywnie nastrojony. A czy wiecie coś, w jakiej kondycji jest Grzegorz Grochowski, bo to kluczowy zawodnik w pierwszej rundzie Dąbrowy. Kluczowy zawodnik w pierwszej rundzie, on jest po 3-miesięcznej kontuzji. Chłopak je grał teraz do U20 Mistrzostwa Polskie, grał bardzo dobrze, chyba wraca do swojej dyspozycji, wraca do swojej formy po tych wszystkich kontuzjach, ale za nas to nie ma znaczenia. My przygotujemy się do każdego zawodnika i do każdego zespołu i jesteśmy w stanie wygrać za każdym. Jeżeli brać by pod uwagę pierwszą i drugą rundę, to z Dąbrową bilans jest na plus, bo tam przegrana w Krośnie zwycięstwo, ale w małych punktach Krosno było lepsze. To nie ma znaczenia. Byliśmy lepsi, to bardzo dużo jesteśmy byli lepsi. Nie ma znaczenia i play-offy to coś innego. Tu przychodzi psycha zawodnika, doświadczenie i wola walki. Panie trenerze, czy wszyscy zawodnicy są w pełni sił, zdrowia przed meczami? W tej chwili mamy problem z Andrzejem Miszewiczem, który nie wiadomo, dalej będzie grał, i z Aboltem, który na pewno nie będzie grał. A Kamil Łączyński, bo Kamil też co jakiś czas nawet... Kamil się leczy, jest ok i będzie grał. Moim zdaniem.